Szczęść Boże! Przeżywamy uroczystość w wniebowstąpienia Pańskiego, czyli pamiątkę tego wydarzenia, w którym Pan Jezus po 40 dniach od swojego zmartwychwstania i po tym pięknym czasie, kiedy ukazywał się swoim uczniom, przebywał z nimi, dawał im ostatnie wskazania, po tym czasie rozstał się z nimi i wstąpił do nieba. I to wydarzenie może nam nasuwać pewne pytania: dlaczego Jezus. Musiał się rozstać z uczniami, skoro przecież jego ciało było już nowe, uwielbione. Jezus nie podlegał śmierci, mógł przecież pozostać z uczniami zawsze, ale jednak wolał wstąpić do nieba. Dlaczego? To spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie, szukając odpowiedzi w Ewangelii. Przynajmniej cztery takie powody możemy w niej odnaleźć. Po pierwsze, Ewangelia Janowa podaje takie słowa Pana Jezusa. Idę przecież przygotować Wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję Wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę Was do siebie, abyście i Wy byli tam, gdzie ja jestem. Zatem Pan Jezus wstąpił do nieba po to, żeby przygotować nam tam miejsce. To Jego w niebo wstąpienie pokazało nam ostateczny cel naszej wędrówki niebo każdy z nas odkupiony przez Pana Jezusa przez Jego krew ma mieszkanie przygotowane przez Niego w domu Ojca i ta prawda powinna nas napełnić prawdziwą radością i nadzieją. Po drugie, również Ewangelia św. Jana przytacza taką wypowiedź Pana Jezusa. Pożyteczne jest dla Was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, pocieszyciel nie przyjdzie do Was, a jeżeli odejdę, pośle Go do Was. Zatem Pan Jezus wstąpił do nieba, dlatego że to było lepsze dla nas. Wyobraźmy sobie, gdyby Pan Jezus pozostał na ziemi, to pewnie, żeby spotkać się z Nim, musielibyśmy pojechać do Izraela. Pan Jezus wstąpił do nieba, żeby być obecny ale w zupełnie innej postaci. Będzie obecny mocą Ducha Świętego, Ducha, którego pośle od Ojca. I ten Duch Święty sprawi, że Jezus będzie obecny dla nas zawsze i wszędzie. Będzie obecny w sakramentach, będzie obecny w swoim słowie, będzie obecny w Kościele. Jezus będzie zawsze obecny tu i teraz, gdzie gromadzi się kościół, gdzie choć jeden wzywa Jego imienia, tam będzie Jego Pan. Mocą ducha świętego, Pan Jezus jest jeszcze bliżej nas, niż gdyby był na ziemi. Po trzecie, święty Paweł podaje nam takie zdanie w liście do Efezjan, które również wyjaśnia nam powód w niebo wstąpienia Pana Jezusa. Wstąpił ponad wszystkie niebiosa aby wszystko napełnić, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Widzimy więc, że Pan Jezus, wstępując do nieba, zdaniem świętego Pawła wywyższył człowieka. On wstąpił do nieba jako człowiek w ciele ludzkim i w ten sposób pokazał nam kierunek naszego dojrzewania i dorastania. Jezus przez swoje w niebo wstąpienie okazał nam także wielką cierpliwość. On chce, żeby każdy z nas dojrzał, dojrzał w wierze, dojrzał do pełni przeżywania człowieczeństwa. Pan Jezus nie chce od razu wszystkiego zakończyć. On chce, żebyśmy dorastali do bycia jak On, do bycia w pełni dziećmi samego Boga. Dlatego Jezus jako mądry wychowawca odsunął się po to, żeby dać nam przestrzeń naszego wzrostu i dojrzewania do pełni człowieczeństwa, jaką on wyznaczył. Po czwarte, piękny tekst z dziejów apostolskich, który także czytamy w dzisiejszej liturgii, to słowa aniołów, którzy rozmawiają z uczniami wpatrującymi się w niebo. Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo jak widzieliście go wstępującego do nieba. Te słowa aniołów podają czwarty powód, dla którego Pan Jezus wstąpił do nieba. On rozpoczął w ten sposób erę czasów ostatecznych, czasów eschatologicznych. Od wniebowstąpienia Pana Jezusa zaczyna się czas Kościoła i od tamtego momentu czekamy na powtórne przyjście Chrystusa. A więc Jezus odszedł dlatego, żebyśmy weszli w czas ostatecznego oczekiwania na Jego przyjście, tęsknoty, wołania Maranata, przyjdź Panie Jezu, bo tęsknimy za Tobą. Kochani, jak widzicie, ta uroczystość w niebo Pańskiego ma naprawdę głębokie znaczenie teologiczne i duchowe. Przeżywajmy więc to święto właśnie w takim kluczu, a jednocześnie otwórzmy już teraz nasze bezpośrednie przygotowanie na uroczystość zesłania Ducha Świętego. Jednoczmy się jako Kościół także w naszych domach, jednoczmy się w naszych wspólnotach, także w parafiach i wzywajmy Ducha Świętego i Jego mocy, oczekując obietnicy z wysoka. I na czas przeżywania tej dzisiejszej uroczystości i przygotowania na zesłanie Ducha Świętego, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w Jezusie.